pomysł to już historia praktycznie sprzed 4 lat. A wszystko zaczęło się u mnie w moim gabinecie od rozmowy z tym takim dobrym duchem tej imprezy, panem Krzysztofem Pochodowiczem. Było kilka osób, między innymi mój zastępca, który jest motocyklistą, no a więc, no, że przydałaby się u nas taka impreza, która by miała charakter i patriotyczny, ale również, żebyśmy mogli się coś trochę pokazać, tych motocykliści mogliby się pokazać. Także no i tak się to narodziło, także już jest czwarty raz i widzę, że chyba coraz to bardziej jest popularna. Myślę, że to ma sens, dlatego że jest jej element patriotyczny. Wspominamy poległych, wspominamy niedaleką rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy tym uczestniczą również i harcerze, młodzież, a więc zaszczepiamy do nich ten patriotyczny aspekt. I jest trochę zabawowo, ponieważ no, występy zespołów, różne atrakcje, zabawy dla dzieci, dla starszych. Także łączymy te dwa aspekty z sobą. Jeszcze jak do tego jest ładna pogoda, no to właściwie już impreza jest super. Tutaj ważną rolę odgrywają motocykliści, którzy, jest to rajd pamięci, jadą przez całą gminę, wychodzą poza te nasze tylko te granice, ale jadą przez wszystkie wsie, ludzie, mieszkańcy witają, wiedzą, o której godzinie będzie przejazd. Jest to widowiskowe. No ja to tak mówię, że oni podobnie jak na rumakach, jak nasza husaria pod Wiedniem podniosą polskość, no może tylko jadą na koniach mechanicznych, a nie tych żywych, także no. Jest fajnie, jest coraz to większa popularność, cieszymy się z tego powodu, aczkolwiek nam na jakichś wielkich tłumach wcale nie zależy. To chodzi o to, żeby było ciepło, fajnie, żeby było miło, żeby się każdy dobrze bawił i z pożytkiem również dla tej naszej pamięci historycznej. Miejsce jest w ogóle wyjątkowe. Miejsce jest takie wdzięczne na wszelkie różne imprezy, bo tu jest przepięknie. No, jeżeli się rozejrzymy w koło, mam nadzieję, że kamera też to uchwyci, a więc obok tutaj płynie Biebrza. Prawie słychać szum wody, a więc to nadaje pewien nastrój taki już. No także nawet ja to już tak mówię, że wdzięczne imprezy są w Dolistawie, bo nawet jak impreza nie wychodzi, to otoczenie nadrabia i zawsze wychodzi dobrze. No. Jakbyśmy sięgnęli historycznie, to tutaj się rozegrała ta pierwsza potyczka z Sowietami, tutaj zginęli ludzie, tutaj padły te pierwsze strzały w czasie II wojny światowej. Uważam, że jest bardzo ważna impreza, bo przede wszystkim to jest, zaczyna się od mszy świętej, to jest patriotyczna impreza, gdzie Bóg, honor i ojczyzna. Świetne kazanie przez proboszcza tutejszej parafii, złożenie kwiatów pod grobem poległego żołnierza w tych okolicach. Następna część artystyczna, także najpierw dla ducha, a teraz dla ciała i sprzyjająca atmosfera, piękny krajobraz, czyste powietrze. Przede wszystkim przekazanie dla młodzieży tej historii, żeby tej historii nie zapominać, tylko wręcz przeciwnie, przekazywać dla młodszego pokolenia. Jeżeli nie będziemy znali historii, to tracimy tożsamość jako naród, jako Polacy.